Cześć, moje drogie dzieciaki. To ja, wasza lekarka, bajkopisarka. Jest ze mną oczywiście moja wyjątkowa reżyserka, która dba o to, żeby film był super. Jest ze mną wróżka Zuzia i dzisiaj będzie wyjątkowy gość. Ten wyjątkowy gość to przyjaciółka wróżki Zuzi. Przedstawię wam Hanię. Popatrzcie. To jest właśnie Hanka. Hania, jak możecie się domyślić, bardzo lubi różowy kolor. Jak się jej uważnie przyjrzycie, zobaczycie, że nie tylko jej sukienka jest różowa. Hania ma jeszcze różowe plamki na skórze. Ciekawe. A może twoja skóra podobna jest do skóry Hani? Może też masz różowe, a czasami czerwone plamki? A może twoja skóra czasami swędzi strasznie i chcesz się mocno drapać? Jeśli tak, to może masz coś takiego, co na planecie Ziemia nazywa się atopowym zapaleniem skóry. Strasznie trudna nazwa, prawda? Zgadzam się z tobą. Atopowe zapalenie skóry? Co to takiego? Wyobraź sobie, że twoje ciało to domek, a dom zbudowany jest z muru. I właśnie twoja skóra jest murem obronnym. Dlaczego jest czerwona i dlaczego swędzi? Przyjrzyjmy się jej z bliska. Popatrz. Tak wygląda twoja skóra, czyli mur. Widzisz? Brakuje w niej cegieł i ma trochę za mało cementu. Jak myślisz, kiedy mur ma w sobie dziury i na przykład wieje wiatr, albo lecą ptaszki, albo cokolwiek innego, to przez przypadek mogą wlecieć do domu, prawda? I tak samo dzieje się z twoją skórą. Jeżeli jest nieszczelna, to czasami do środka dostają się niechciani goście. I wtedy właśnie robi się różowa albo czerwona. Mogą się pojawić na niej bąbelki i strasznie swędzi. Jak myślisz, czy można coś na to poradzić? Oczywiście, że można. Wystarczy, że pójdziesz z mamą albo z tatą do kogoś takiego na przykład jak ja, czyli do lekarza. I tam pani doktor albo pan doktor przepisze tobie receptę na specjalny, uwaga, uwaga, cement z cegłami, żeby twój mur był szczelny i dobrze działał. Czyli dostaniesz specjalny krem. Pewnie będzie tak, że czasami nie będzie ci się chciało smarować tym kremem, dlatego że ręce się po nim kleją. Czasami ten krem jest zimny i czasami będziesz się złościć na to. Ale zaraz ci pokażę, jak teraz będzie wyglądał twój mur, czyli twoja skóra, kiedy posmarujesz się tym kremem. Popatrz. Widzisz? Teraz wszyscy są zadowoleni, bo żadni niepożądani goście nie dostaną się do środka. Moi drodzy, chciałam wam też powiedzieć, chciałabym, żebyście pamiętali, że to, że wasza skóra jest czerwona, różowa i czasami swędzi i się drapiecie, nie jest waszą winą. Czasami jest tak, że skóra jest różna. Jedni z nas mają piegi na noskach, inni mają plamki, jeszcze inni mają na przykład brązową skórę, a inni białą. Tak po prostu czasami jest. I pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, żebyście wy byli szczęśliwi i zadowoleni. Wtedy wasz mur będzie jeszcze lepiej działał. No dobrze, moi kochani, to wszystko na dziś. Żegna się z wami Haneczka, żegna się z wami wróżka Zuzia i żegnam się z wami ja. Do zobaczenia. Pa, pa!